moi drodzy, witam serdecznie, kolejny odcinek. Dzisiaj, przyjaciele, będziemy sprawdzać Steve'a, czy nadaje się na palenie nowo, widzowie. Jeżeli wszystkie 10 zadat wykona tutaj z tej książki, no to wtedy, widzowie, Steve zostanie prawowitym członkiem Palionowa, czyli jednym z nas, drodzy widzowie, jednym z nas zostanie, jak wykona te wszystkie 10 zadań. Dokładnie tak, one są niektóre łatwe, niektóre trudniejsze, ale nie są jakoś mega trudne, żeby podołać. Zobaczymy, czy ma dobre serducho, zadamy mu też parę pytań i, widzowie, możliwe, że dzisiaj Steve będzie prawowitym członkiem Palionowa. Zostawiajcie łapę do góry, subskrybujcie kanał i, przyjaciele, jak dobrze wiecie, Palion Style to jest mój nowy sklepik. Nowy już troszkę ma, jakieś chyba 3 tygodnie, ale kto jeszcze nie ma takiej koszulki albo innych rzeczy, bo jest tego mnóstwo, no to wpadajcie z linku w opisie do Palion Style. Zapraszam serdecznie, widzowie. A odnośnie Palion Style, to muszę odnieść do sklepu, ale w Minecrafcie. No w ogóle wezmę sobie już to może, co? O, tu już tak jest zebrane wszystko. Odniosę się sklepu w Minecrafcie, musimy tam zanieść, widzowie, 2 mieczyki na sprzedaż oczywiście, bo musimy zarabiać zielone, dokładnie tak. Może wezmę w ogóle trochę zielonego, tam Dave sobie biegnie. Może wezmę trochę zielonego. Mam tutaj. Cyk, muszę tam ludziom, co porobili sobie biznesy, muszę również dać po jednym staku jeszcze, bo tam, no widzowie, podziało się dużo, naprawdę, jest jakieś kino, jest wesołe miasteczko, tutaj zostaje jakieś targowisko, coś w tym stylu, naprawdę pełno rzeczy powstaje, to jest masę, coraz więcej, ale chodźmy po Steve'a, bo dzisiaj zależy nam na Steve'ie, aby sprawdzić go. Co to jest za domek? Co jest? Steve! Siemano, Palion, co tam u ciebie? Siemano, Steve! Co ty miałeś tutaj? Sobie chillowałem, to jest moja butelka wody, bo troszkę gorąco słońce wali. Także normalnie pot mi leci z oczu, ale jest mega fajnie. Steve, co to za dom? Ten dom, no, wybudowała mi go chyba Milki, albo Dost, tylko że wiesz co, nie mów tego nikomu, ale ten dom jest okropny. Ja tak naprawdę ten dom wysadziłbym, bo on jest tak brzydki. Nie podoba mi się ten dom totalnie. Wysadziłbyś go? Ale tak. Steve, powiem ci tak, nie musisz nic wysadzać, ponieważ jeżeli wykonasz dzisiaj 10 zadań, to zostaniesz prawowitym członkiem Palionowa. Oh my god, seriously, zostanę członkiem Palionowa? Tak, no, zaprosimy cię i będziesz mógł normalnie sobie wybudować dom w środku, tam za murami, nie tutaj. Amazing, to jest amazing, naprawdę jestem niesamowicie ucieszony teraz w tym momencie, że mi pozwoliłeś. Tak szczerze, ja chciałem od samego początku tam być. Powiedz tam mi właśnie, moim marzeniem. Mam pytanko jedno, czy ty chcesz brać udział w tym, żeby zostać na Palionowie? To było moje marzenie, od kiedy tutaj moja stopa postawiona była. To było moje marzenie. Chciałem mieć willa, wielka willa na Palionowu. To jest moje marzenie, który się spełnia. No, dobrze, Steve. No to mamy no 10 zadań. Niektóre, mam 2 pytania i 8 zadań tak naprawdę. Także może zacznijmy od tych pytań pierwszych, co? Holy shit, okej, no dawaj, dawaj. Dobra, czekam. W takim razie. Uwaga, co zrobisz dobrego dla Palionowa, jak już tam będziesz? Jakie byś miał plan? Co zrobię dobrego dla Palionowa? No, no. Pomyślmy. Co wprowadzisz? Co wprowadzisz na Palionowo? Mógłbym wprowadzić naprawdę wiele rzeczy, bo jestem bardzo inteligentny. No. Aczkolwiek rzecz, która najbardziej wam się przyda, to myślę, że to jest lekcja języka angielskiego. Ja, no dokładnie. Inglisa. No tak. Dobrze, no jest... sobie. No. Że każdy teraz jest w stanie rozmawiać na Palionowie w 2 językach, to jest nienormalne. No, co z tym, mam nadzieję, że nas będziesz nauczać. Jest szkoła, także miejsce już jest. Tylko nie wiem, czy co po niektórzy mają na tyle żarych komórek, żeby tego się nauczyć. Wydaje mi się, że nie. A jak myślisz, tak sobie kto nie da rady, kto nie da rady? Myślę, że nie da rady. Bzyku na pewno, to jestem pewien na 100%. Bzyku nie da rady. No i myślę, że... Myślę, że Dave też może im dać radę. Dave też ci da radę? No, to jest takim troszkę pobłówkiem się wydaje, ale nie... A co to za czerwony coś? Co to? Co za ludek? A nawet nie wiem. I don't know, man. I don't know what is this. Co to jest? Dave to spal. Weź to spal! Nie mam... Ja, co to jest? Miod. Od bzyka to jest, nie dotykaj. Od bzyka. Fuj. Nie, jak wyrzucił. No dobra, no te pytanie jest zaakceptowane przeze mnie, bardzo ładna odpowiedź. Także odkreślam, lecimy dalej. Zdradź nam jakąś tajemnicę. Taka tajemnica, o której nikt nie wie,
i że jak to zdradzisz, to wiesz, wtedy zyskujesz na tym, że my ci bardziej ufamy i tak dalej, jeżeli zdradzisz nam tą tajemnicę, nie? Okej, to jest awesome, dobra, poczekaj. Jest taka tajemnica, o której w sumie jeszcze się z wami nie dzieliłem. A jaka jest tajemnica? I to będzie tak naprawdę informacja o Bobocie, bo jak dobrze wiecie, usunąłem Parionobota, ale Bobot został. A co z Bobotem? Aczkolwiek Bobot wiecznie żył nie będzie. Nie będzie żył wiecznie? Powiem. Nie będzie żył wiecznie Bobot. Zapamiętaj o tym i na razie nie będę nic o tym mówił, ale po prostu no nie będzie wiecznie żywy. Naprawdę? Tak. Czyli on w końcu się wyłączy? To jest mój oficjalny statement o Bobocie. Nie, no nie gadaj. Ale dlaczego on zostanie włączony? Bateria mu się, bo już nie masz baterii do niego? Słuchaj, on nie jest człowiekiem, nie jest organizmem, to jest sztuczna inteligencja. I on po prostu musi być usunięty, bo ja się boję, że tam może być coś nie tak ze stykami i może się stać to samo, co z Parionobotem. Rozumiesz? On jest taki fajny, ja nie mogę, no dobra. Możliwe, że Parionobot mógł go zarazić jakimś systemem, który mógł, wiesz, później się może ujawnić i on może być znowu zły i może nas wszystkich zniszczyć. Aha. A ja do tego dopuścić nie mogę. No rozumiem z tym, no dobra, no to jest przykra informacja, ale zdradziłeś nam tajemnicę, no i widzowie, jak wiecie, Bobot niestety nie będzie żył wiecznie i kiedyś od nas odejdzie, to jest... Ale nie mówmy mu tego, nie mówmy mu tego lepiej. Don't say this to him. Nie ma sensu mu to mówić, bo go to zaboli, a lepiej jak się po prostu włączy kiedyś i ten, ale to jest przykre. A w ogóle, czemu ty masz rodzinę bzyka obok siebie? Jezus, oh my god, jaką rodzinę bzyka, dobra, weź to za... Co ty robisz? Rodzina bzyka cię atakuje, patrz! Zabijcie go, oh my god! Boisz się rodziny bzyka? Walka z bzykiem, to jest walka z bzykiem oficjalna. Oh my god, walka z bzykiem, o nie, zatruła cię, zatruła cię! Zostaw mnie, dobrze się czujesz? Jest wszystko okej? Mój bzyk, wbił mi żądło, bzyk, oh my god, o nie, ty to masz w głowie! O kurde, naprawdę. Steve, uważaj na siebie. Brudkie, dobrze idę cię umyć. Wymyj się. Co ty robisz? Dobra, Steve, mamy kolejne. Teraz już. Teraz. Ło, co ty robisz? Wyobraź się, kolejny rzekł Winston, kurde. Zjedz. Kolejny ci zaatakował. Dobra, chodźmy na Palionowo. Chodźmy na Palionowo, Steve. Był na Palionowo, tam jest lepiej. Masz jakieś mięso czy coś. Nie na Parionowo, tylko do mojego nowego domu. No nie wiadomo jeszcze, jak się uda wszystko zrobić i tak dalej, to wtedy oczywiście, że tak. Czemu tu jest tyle bzyków, ale nie zabijaj ich, to już ich nie zabijają, oni są... Oh my god. Zginąłeś? Się zdałem. Zginąłeś? Nie, ja tu umarłem, jesteś. Ale... Tu jesteś. Bzyki się schowały, bzyki kolejne tam są, oh my god. Dobra, idziemy ten, chodź tędy. No bo lecimy, no jakby. Jesteś. Lecę! O nie, noc się robi. Mycie. Idziemy tak, zykl. Najpierw chodź ze mną. Klikniesz sobie w łóżko u mnie. Chodź. Dobre. Oh my god, czyli nowy dom. Chodź. O! Zapraszam! Hello, boy, kliknij sobie tutaj w łóżeczko. No, możesz wstać. Stop on spać, oh my god. Chodź, nie, tylko tyle. I teraz tak, lecimy na... lecisz na tego. Trzymaj to wiaderko. Co, dasz radę? Ja tego nigdy nie robić. Musisz ściągnąć elitrę. Ja tego nigdy nie robić, ja no, się... Dasz radę. Suicide. Dasz radę. Musisz kliknąć w ostatnim momencie. Kurde! Oh, jeszcze raz, do skutku. Steve, robisz to do skutku, nie ma. Dasz radę. To nie było... Musi się udać. Dawaj, no. No nie, no musisz. To dobra, boli. Steve, dobra. Nie musisz zwierzowca, możesz z tego nawet budynku tutaj. Dobra, ja mogę stąd, czekaj. Może. Skąd? Z niższego pozioma, bo ja za wysokie to no nie dobra, umiem. Dobra, no niech ci będzie, może tak być. Będzie za. Dobra. Musisz tylko tym wiaderkiem trafić, no. Liczę na ciebie. Dobra. Liczę na ciebie! Wow, udało się! Udało się, Steve! No i kolejne zadanie odhaczone. Dobra, oh Steve, my god, kolejne ja zadanie. Jestem niebowzięty. Jesteś niebowzięty. Kolejne zadanie to musisz... zarób chociaż jednego zielonego tego, dolara palionowego, tego.
tyk. Zarób, a to jak mam zarobić? Co mam zrobić? Musisz zrobić jakąś... coś, co mnie zachęci, abym dał ci tego jednego zielonego. Hmm? Jeden, to nie dużo. Nie musisz zrobić wiele, tak szczerze, nie musisz zrobić wiele. Co ci może zachęcić do dania mi tutaj zielonych pieniążków? Pomyślmy. No, zielonych pieniążków, no. Zielone pieniążki. Tutaj jest jakiś ten, ja właśnie nie wiem, co ja mógłbym takiego zrobić. Zatańczyć im nie mogę. Nie wiem, może to być nawet ładny skok do wody. Ha, ha, o, o. Skok na główkę, dobra, zróbmy to. Zrobisz to? Zróbmy to. Tylko musisz skoczyć z tego wysoka, nie? To nie będzie taki skok zwykły. Albo... tylko zatki. Albo nawet nie skacz zwykle, tylko weź elytrę, poleć na samą górę i musisz trafić do wody. Jaki miałem właśnie plan, Palion, czytasz mi w myślach. Ale leź jak najwyżej, tylko nad ten, staraj się nad basenem. I na samej górze, odłóż elytrę, żebyś nie miał elytry, żebyś spadał po prostu. Oh my god. Tylko staraj się nad basenem, jesteś nad basenem, bo cię nie widzę już. Robię tego, poczekaj. A nie, ty jesteś tam! Nie. Poleć, tak. Bo tak nie doskoczysz. Jak to nie, ja doskoczę, no nie? No dobra, no dawaj. Gdzie? Dobra, go. Oh my god. A nie tak źle. Wow, co? Co? Oh my god, I'm the best Palion. Widziałeś ja co zrobiłem? Mogę. Oh my god, ale no, jestem niesamowity. Jedna kratka więcej byś zginął. Trzymaj, zarobiłeś tego dolca. Prawda. Oh jasny my god. Gwint, niemożliwe. Co się stało? Jestem niesamowity, widziałeś? Naprawdę. No stary, ja jestem w szoku, co ty zrobiłeś. Nie spodziewałem się, że takiego skoku. Dobra, lecę dalej i teraz mamy... o, bo jest noc, to odhaczmy troszkę dalsze zadanie. Czyli zabij 10 złych mobów. Typu pająki, szkielety, endermany, creepery, zombie. Dobra. Tylko musimy iść poza ten. Załóż elytrę i idziemy poza idziemy pod mój dom, bo tam jest ich dużo. Okej. Okay. Czyli pod twój dom, rozumiem, no dobra. Tak, będą go atakowali, ale ja sobie z nimi poradzę. Bo ja jestem tutaj w nim. No dobra, może 10. Jakieś bzyki, ej, a bzyki to się zaliczają. Steve, 10 trzeba. Jakie? Bzyki? Bzyki. No jakby bzyki, no tak, bzyki to nie, bo muszą być złe moby. A bzyki nie są złe. Bzyki to złe moby. No dla ciebie tak, ale one nie atakują od razu. Masz jednego, dobra, zabiłeś zombie. A tu masz ich pełno, dobra, dasz radę. Yes. Szukaj. Uważaj. Nie! Oh my god! No nie zabijesz go, niestety. Nie! Nie! Dobra, masz go na hita. Czyli. I zombie! Patrz, dwa. Tu będziesz miał pięć. Five. Dobra. Yeah, four. Tu będziesz miał pięć, jak ich zabijesz. Głupi zombie. Four. I ostatni. Six. Ile masz życia? Nie. Pięć. Zjedz sobie, żebyś. Pięć. Tu idzie kolejny. Dobrze. Go, czytaj, głupie mobie, ty i Frejerek. Za tobą jest. Frejerek? Tutaj, patrz, idzie. O, ej, siłanku, Frejerku. Dobra, dzień. Frejerku. Sześć, ale patrz, w tym lesie są, znowu. Tu jest. Masz? Głupi, kurczę, zielony Frejerek. O, zabiłeś go, siedem. Jeszcze tylko trzech. Seven, eight. Nie! No, kolejna dziura! No. Nadal 7. 8! 8 już! Oh my god, skeletons! Wow, uważaj! O kurde, muszę pomóc! O nie, dzięku dołączył! Dasz radę? Kolejny zły mob! Dobra! Dasz radę? Nie! Dobra, 9! Oh jeszcze jeden! Nie! 10 chyba! Już jest 10? No dobra, to tak, i tak teraz zabijesz, jest, teraz jest 10, uciekajmy stąd. Dobra, bo ja nie idziemy wytrzymi, na Palionowo. Gym. Pyk. Dobra, jasne. Szkoda, że nie było żadnego bzyka, ale... Ja mam w ogóle chyba twoją elytrę, nie? Miałeś dwie. Oh my god. Bo ja dostałem, ja wygrałem u tego. U Yeciego na magazynie. Ha, serio? Dobra, naprawdę. teraz tak, bo już mamy to. Czyli mamy już większość tak naprawdę. Zostało, dajmy kolejne, czyli znalezienie miejsca zamieszkania. Gdzie? A to na koniec zostawimy, bo jak już zdasz, to wtedy znajdziemy ci miejsce zamieszkania. Dobrze. Zaopiekuj się farmą Palionowa. Farma Palionowa, no dobra, idę to zrobić. Czyli musisz skosić farmę i ją posadzić, nie? Dobrze, idę po koziarkę. Koziarkę mam w rękach. Po koziarkę. Dobra, mogę ci w sumie pomóc, jeśli dam, żebyś zasiął. Możesz mi pomóc, a dobra, wszystko?
Dawaj, wszystko lecimy. O my god, ile tego dużo, tego pszenica. No jest, jest, no, no ale, jest mega ale dużo. Wiesz, żeby zostać na palionowej, no to musisz jednak wykonać jakieś zadania, żebyś... No wiadomo, trzeba pracować bardzo ciężko. No tak, tak. Dobra. Ścinamy ziemniory. A kto jest u was na palionowej największym leniem? Największym leniem? A jak myślisz? Bzykun. Bzykun. Nie, bzyku był, ale już nie jest, bo już mega dużo buduje teraz aktualnie. Bez szczerze? Jetty chyba, no, Jetty. Oh my god, wiedziałem, ale Jetty jest akurat bardzo spoko. No, ale on ma taki charakter, no, tego nie zmienisz, to jest Jetty. Obok Jettiego mógłbym nie skać. Dobra, bo ja, no dobra, będę sadził to już z tobą, ale przynajmniej pomaga. Czekaj, już to kończę, już kończę. Ciach, 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 ciach. Ile tego będzie? Make. Ile jedzenia? Oh my god, zdeptałem. Steve, dobrze się sprawdzasz, ja ci powiem, że no na razie jak tak dalej pójdzie, a widzisz, te zadania nie są jakieś mega ciężkie, ale to jest dla chętnych, no to będziesz prawowitym członkiem. Te zadania są very easy, man. Tak? Ja naprawdę będę członkiem, ja będę najrundniejszym członkiem palionowa. Nie, to po prostu ty jesteś koks, bo dlatego. No, jestem dawaj, koks. Dawaj. Jesteś koks. Ej, tutaj też? Tak, 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 ale wszystko. Tutaj ziemniaki same. Coś innego było, a ja już to posadziłem coś ziemniory, innego. Ziemniory, ziemniory. Trzymaj ziemniory. My god. Ziemniaki, ziemniaki, ziemniaki. Thank you, man. Dobra, no już wszystkie. Ale kurde. Dobra, robota. Jest danie, zadanko zakończone. No i mamy kolejne jedzonko do kolekcji. Patrzcie, widzowie, ile tu jest jedzenia. Jasny gwiazd. Ja, to się oddaje, okej. Okay. Tak, tak, potem się przepala i masz żarełko, żarełko. Dobra, teraz tak, czyli kolejne zadanie masz odhaczone, niesamowite. Yes, of course, man. Yes, no of dobra. Course. Zostało tak. Kup coś w Palion Style. To chodźmy może, kup coś w Palion Style. Dobra. Zakupmy sobie jakieś ubranko. Prawda, nie wiem, ile masz, znaczy masz więcej pieniędzy, bo ty dostałeś tego staka zielonego. Dostałeś. Yes, dostałeś jeszcze mam jakieś. Troszkę mam, troszkę mam. No, no to starczy na pewno. Dobra, to teraz tak, no mam. Możesz kupić coś najtaniego, nie? Byleby kupić. Chodź, do wiesz, gdzie jest Palion Style, nie? Of course, poczekaj sekundkę, bo ja tutaj nic nie zakładałem. Dobra, ej, a widzowie, co to jest? A wy też kupujcie w Palion Style oczywiście. Macie link w opisie, zapraszam serdecznie. Po takie koszuleczki. Dobra, Steve, jesteś już? No to co? To ja tutaj idę do kasy i proszę coś zakupić. Jedną rzecz. Przybierałem, ja się, no nie tam nikogo nie ma. Dobra, no. Dobra. Nie ci do mam, ty mam to mam. Co my to mamy u góry? Litra? Jakiś znacznik, złote jabłko? Tutaj to Ender Chest, ile kosztuje? Ender Chest, ja się zobaczę, jak tą cenę w ogóle wyglądają. Poproszę pokazać. O nie, o ten Ender Chestik to po ile? Ender Chestik? No przydałby ci się. Ender Chestik jest chyba... Dwa zielone kosztuje Ender Chestik. O, to ja bym go chciał. Tak? No to bierz i chodź do kasy. A masz dwa zielone? Dobra. Ma, no ja mam 50 jeszcze jego. O kurde, Steve, jaki ty zarobiony. No to dobra, dawaj. Dobra. Troszkę powygrywałem. Będziesz musiał dobra. Z tego jakiś biznes, może się zatrudnię. No dobra. Tak? To daj ten. Dobra, dwa zielone. No i co, już masz Zabrałem sobie do łapi. No elegancko. Oh my god, ale to fajnie wygląda. Do nowego domku będziesz już miał. Do nowego domku. Do wiadomo. Okej, okay. Kolejne zadanie zaliczone. Następne zadanie to jest... Dobra, zróbmy teraz, zrób dobry uczynek. Dobry uczynek, czyli no jakiś dobra. Prezencik, coś tam, coś w tym stylu możesz okay. Zrobić. Komuś, byle okay, komu. Okay. Jedna, może być to jedna osoba, może to być dla Palionowa ogólnie. Ja, jak poczekaj. Wolisz. No. Filunia, filunia. Filunia, filunia. Ile to miałem? Co ty chcesz dać? Prezent jakiś pewnie. Dobra, ja wiem, chodź tutaj. Czekaj. Dobry uczynek? O nie, dobra, to będzie złe. Steve, co ty robisz u policji? Bo, Steve, bo cię policja zgarnie. Nie, bo ja ich wyzywałem wcześniej, a teraz... Teraz dobry uczynek zrobiłem. Jednak was lubię, no tak, w sumie to jest prawda. No to co, dobra, kolejne zadanie wykonane, widzowie. Steve jest śmieszny. Dobra, to zrobiłeś. Musimy usunąć Halloweenowe skiny. Halloweenowe skiny, a dobra, tak, a... to jest ostatnie zadanie to... przed zmienieniem miejsca. Ale to jest złe. O kurde, coś się z moją głową stało. Ja uważam, ktoś tu dom zrobił? Wybiło to się krzyk.
Ktoś sobie tu dom zrobił? Co to ma być? Co ty mówisz? Oh my god. Co jest grane? Kto to zbudował? Czemu ktoś sobie zrobił dom w mojej głowie? My god. Dlaczego? Co Arion, a może zostawmy jednego skina? Którego skina? No ty wiesz, jak to wygląda. A, to na pewno, to na pewno. To na pewno, Pennywise musi zostać. Dobra, widzowie, usuniemy i zobaczymy, który zostanie. Dobra, widzowie, no niestety wszystkich skinów nie udało nam się ogarnąć, ponieważ niestety nie wiemy niektórych jak ten. Mojego zostawiamy, bo tam ktoś sobie dom zrobił. Bzyłaś musi zostać, bo musi. A to nie wiem, jaki miał dokładnie skin, niestety, i zostanie nadal taki duch. No ale to się ogarnie, ważne, że coś tam naprawiliśmy. Dobra, chodź tu, Stivek. Bo uwaga, ostatnia rzecz została, a mianowicie... Uwaga! Co zostało? Znalezienie miejsca zamieszkania, no. Trzeba domek ci znaleźć. I to moja willa. Oh my god. Gdzie ty możesz zamieszkać? Czekaj. Gdzie ty możesz zamieszkać? Może roz... Ty. No? Tu? Ty tam poleciałeś? Czekaj. Na górce chcesz? Nie wiem. Obojętnie, może być czy nie. Ważne, żeby była willa. Willa Steve'a. Ale właśnie, czekaj, myślę... Bo ktoś tam leci. Bobocik tam leci. Myślę, czy Bobo. Nie... Bo to będzie daleko, nie? Będzie daleko do ciebie. Chociaż no nie będzie aż tak daleko. Dobra, wstępnie niby może być, tylko będzie trzeba wyrównać. Są jakieś... Co to za dziury? Dziury? Ktoś tutaj wysadzał coś? Ale sprawdźmy jeszcze jakieś inne miejsce. Obok. Jak nie tutaj, to może... Gdzie ty możesz, Steve, zamieszkać? Gdzie ty możesz zamieszkać? No mi się wydaje, że tam będzie git, bo to jest, kurde, wszystko już... To jest zaludnione wszystko, widzowie, całe palenowo się tak rozrosło. Co się tu dzieje? Wszystko zajęte. No. Będziemy kminić, na razie niech będzie tutaj, na tej górce się wyrówna, a jak nie, to... A tutaj? Chodź zobaczyć. Patrz, jakbyśmy rozwalili ten domek i w tym miejscu. Tylko nie będzie jakiś mega duży. Tutaj, gdzie ty jesteś? Za fontanną. Fontanna. A, ty poleciałeś za daleko, Fontanna ta główna, wiesz, ta główna fontanna. Jakby zmienić ten budynek na twój dom. Widzisz ten jakby, ten malutki. Ten mały tu? No kurczę, też by było być fajnie, ale... Będziemy kminić, żebyśmy miał też miejsce, bo to jest bardzo mało miejsca, to nie wiem. Bardzo mało. Dobra, Steve, będziemy kminić, ale mogę ci powiedzieć, że zostałeś oficjalnie członkiem Palionowa, dokładnie, jesteś. Oh my god, jesteś, nie mogę w to uwierzyć, to jest naprawdę, jestem tak szczęśliwy, że idę teraz dopalować i nie wiem, kiedy wrócę. Więc przygotuj się, że możemy zobaczyć się nawet za dwa dni. Dobra, Steve, idzie zabalować. Widzowie, Steve idzie zabalować z tej okazji. O tak, no to jest kolejny członek widzowie Palionowa i powinniśmy w sumie wbudować jego skina tam u góry. Co prawda, no, jest mało miejsca, ale Steve, jak widzicie, wydaje się mega dobrą mordeczką i mi się wydaje, że jest mega miły. I się nadaje. I może wniesie naprawdę dużo, bo jak potrafi wbudować robota, to będzie mi pewnie potrafił wbudować wiele więcej rzeczy. Zobaczymy. Zostawiajcie łapy do góry, subskrybujcie kanał, no to trzymajcie się, widzimy się w następnych odcinkach. Na razie.